O, pamiętają Państwo pewno Jarosława Zawodniego za jego występ na gali M-Fusion, którą mamy okazję transmitować na antenie Orange Sport. Zmierzył się w Nowym Mieście Słowenii z Tadejem Toplakiem. Przegrał niejednogłośną decyzją, ale po kapitalnym pojedynku. Czy teraz razem z Dawidem Kasperskim stworzą równie widowiskowy mecz? Jest high kick z wykroczonej nogi. Dobra akcja Kasperskiego. Zawodnik wrocławskiego Panchera, wyższy od swojego rywala, także walczący z odwrotnej pozycji. No i widzieliśmy, że już w tej chwili z tym kopnięciem okrężnym zawodnik miał pewien problem. Doskonale. Postawił Kasperski zdecydowanie znów na tę akcję w tułów i to zarówno akcje bokserskie, jak i kopnięcia. Widać, że mocny fizycznie jest Dawid Kasperski. Kto wie, czy właśnie ta moc fizyczna nie będzie determinowała przebiegu tego pojedynku. Ależ fantastycznie teraz prawy, lewy low kick wobec absolutnie zagubionej postawy Jarosława Zawodniego. Kasperski to mistrz Polski w kategorii K1 właśnie ze Świebodzic. A jeszcze w maju tego roku, a sukces w Pucharze Świata na zasadach K1 w węgierskim Szeged. Ach, to był w ogóle turniej, w którym Polacy cały worek medali, a można powiedzieć nawet walizkę przywieźli. Byli bez wątpienia taką siłą numer jeden podczas tych zawodów. Dobrze, aby wróciły te czasy, kiedy no, kickboxing był niemalże narodową dyscypliną w Polsce. Te sukcesy, które tak znakomicie rozpoczęte przez Piotrka Siego-Dżylińskiego podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Później ten fenomenalny turniej w Monachium, kiedy Marek Piotrowski stał się absolutnym objawieniem tamtych zawodów, a następnie te pozostałe mistrzostwa. Przemek Saleta, który wkroczył w wielkim stylu i wygrywał walki najpierw te amatorskie, ale to była cała grupa. To nie były tylko i wyłącznie gwiazdy. To była fenomenalna grupa treningowa pod kierunkiem ówczesnego trenera, obecnie prezesa Polskiego Związku Kickboxingu, Andrzeja Palacza. A warto wspomnieć przy osobie Przemysława Salety, że jest ambasadorem tej gali, a więc firmuje swoim nazwiskiem naprawdę bardzo dobry produkt. Jest na trybunach między innymi obok Wojtka Bartnika, czyli ostatniego polskiego olimpijskiego medalisty w boksie. Było to tak dawno, że części z Państwa pewnie na świecie nie było, bo to była Barcelona 1992 rok. Jest Maciek Zegan, jest także Paweł Randa, wicemistrz olimpijski w wioślarstwie tutaj na trybunach i są również na trybunach piłkarze wrocławskiego Śląska. Ale o tym, że piłkarze lubią sporty walki, to Państwo wiedzą nie od dzisiaj. Zresztą pamiętamy taki słynny turniej K1, finałowe zawody, które odbywały się w Tokio w tym samym czasie, kiedy piłkarze AC Milan przyjechali tam na mecz o Puchar Interkontynentalny i wówczas cała drużyna Milanu była na trybunach, a KK wręcz pasjonował się pojedynkami ciężkiego K1. A podczas gali K1 Rising w Madrycie również kilku piłkarzy z wielkimi nazwiskami zasiadło tam w cieniu na trybunach, aby obserwować zmagania na najlepszych kickboxerów na świecie. A pamiętasz ten benefis Mirko Krokopa Filipowicza? Tam Mario Mandžukić przyjechał, czyli gwiazda monachijskiego Bayernu i reprezentacji Chorwacji. Ale jeżeli jesteśmy przy kopaniu, to warto zobaczyć to, co dzieje się w tym pojedynku, bo tutaj panowie naprawdę mają moc w nogach. I zawodni, i przede wszystkim Dawid Kaspersi, który zdecydowanie celniej i boksuje, i kopie. Fenomenalne są te lewe, kiedy przepuszcza cios rywala albo przyjmuje na bloki, później wypuszcza lewy prosty, który dochodzi do głowy zawodniego. Ale jeszcze przygotowany jest Kasperski do starcia na zasadach K1. Przytrzymał nogę, jeden cios od razu puścił. A wielkie, wielkie czucie zawodnika reprezentującego Panchera Wrocław. Wcześniej Dragon Starachowice. Głównego kandydata do wyjazdu na brazylijskie Mistrzostwa Świata będzie jeszcze rywalizował z Radosławem Rdzewskim w tej właśnie wadze. Ale jeżeli widzą Państwo tak świetnie walczącego kickboksera i słyszą, że jego wyjazd nie jest pewny, że wcale to nie oznacza, że już ma ten paszport do Brazylii zabukowany w kadrze Tomka Skrzypka, no to jest to duża sprawa i potwierdza jedynie wysoki poziom polskiego kickboxingu.
Dobrze. Minuta Jarek. Minuta Jarek. Trzymaj się. A to jest ciekawa sprawa, bo słyszą państwo głos Tomka Skrzypka, ale on krzyczy do Jarka zawodniego, dlatego że tutaj jakby pod nieobecność Mariusza Cieślińskiego Mariusz prosił Tomka, który jest trenerem kadry narodowej i praktycznie rzecz biorąc powinien raczej stać w narożniku Dawida Kasperskiego, a on w narożniku właśnie Jarka zawodniego. On wyprzedza, a szybkościowo Kasperski jest zdecydowanie Jarosława zawodniego i a ta szybkość się przede wszystkim, już pomijam siłę fizyczną, bo a to myślę, że państwo są sobie w stanie ocenić gołym okiem sami. Widać, że jest większy i silniejszy. Ale przede wszystkim jest ta znakomita praca z lewej strony. Zarówno ten lewy front kick, jak i lewy prosty, a także lewy podbródkowy. To wydaje się, że jest najsilniejsza broń Dawida Kasperskiego. No i kolano jeszcze, także z lewej strony. Trudno walczyć z Majkutem, trudno. A teraz proszę, jak ekwilibrystycznie minął ten high kick Dawid Kasperski. Był low kick, a później na blok przyjęcie kopnięcia rywala. Brawa, naprawdę świetna walka. A jak widzą państwo, przyjąć także potrafi i nie pęka. O, Jarosław zawodnik w pierwszej rundzie przyjął wiele mocnych ciosów, które wydawałoby się, że rzucą go na deski. Jednak absolutnie z pełną świadomością dalej kontynuuje to starcie. Przed nami trzecia runda. Dawid Kasperski, fioletowe spodenki w czarnych. Jarosław zawodnik. Po tym ma być kara, Janek, od razu. Pierwszy. Tak, dobrze. No właśnie, to jest podstawowa rzecz. Tu nie wolno skleić nogi. To, do czego przyzwyczajeni są państwo. Przed chwilą backfist naprawdę z taką precyzją, szybkością wykonania Dawida Kasperskiego mógł zaskoczyć Jarka zawodnika. Kolejny mocny low kick. Ale jestem pod wrażeniem miejsca wyprowadzania ciosów przez Kasperskiego. One są bite naprawdę z takich bardzo ciekawych płaszczyzn. Czasami ten hak idzie z biodra, czasami idzie gdzieś z pozycji ramienia. I cały czas w ofensywie Kasperski. A czy to jest dystans, czy to jest klincz, cały czas wyprowadza ciosy i kopnięcia. I znów zapewne Kasperski zacznie, tak, od lewego kopnięcia. Low kick za low kick, ale ten low kick zawodniego został wyblokowany. Dopiero ponowienie doszło do lewego uda Kasperskiego. Jarek, ponowienie, ponowienie, załka. Fenomenalnie, front kickiem i prostym osadzał rywala, a kiedy ten się zbliżał, natychmiast zaatakował podbródkowy. A niebezpiecznie teraz nisko głową zjechał Kasperski, mało brakowało, aby zawodnik naciągnął. A głowy rywala na kolano. Bez gardy na przepuszczeniu. Niesamowite czucie i timing Kasperskiego. On już parę razy odchylał głowę przy tych ciosach rywala. Końcóweczkę, Jarek, końcóweczkę, schodzenia. Ryzyko, ryzyko, dobrze. Tomek Skrzypek doskonale wie, że Kasperski prowadzi na punkty, a zatem trzeba zaryzykować. Trzeba przyjąć bójkę i sprawdzić się, kto twardszy, kto ma odporniejszą szczękę. No był przed chwilą high kick zawodnika, który mógł zaskoczyć Kasperskiego, jednak ten absolutnie bez gardy barkiem sobie wyblokował to kopnięcie rywala. Bardzo pewny swoich umiejętności zawodnik z Panczera Wrocław. I znów lewa ręka, najpierw prosty, a potem podbródkowy. High kick z wykroczeń. To rozpoczynało cały pojedynek i prawdopodobnie to może go zaskoczyć. Dobrze, chodź! Wiatr jeszcze, wiatr, Jarek! Wejdź, prawy, prawy! Tak, dobrze! Chęć jest, ale chyba już nie ma mocy i siły w tych ciosach zawodniego. Ale pokazał nam się Jarosław zawodnik podczas tej Gallien Fusion właśnie starczy z Tadejem Toplakiem. A starcie, które, tak jak wspominałem, przegrał, ale pokazał niesamowity charakter.
Wielkie brawo dla Kasperskiego za, no ustalmy, wygrany pojedynek, a zawodnika za charakter. To jest charakter, który determinuje mistrzów. Jest już decyzja sędziego, piątą walkę jednogłośnie na punkty decyzją sędziowską wygrywa zawodnik Patrzenia Wrocław, Dawid Kasperski. Całkowicie zasłużenie, Dawid Kasperski, zwycięzcą tej walki w kategorii 86.